Witam Państwa serdecznie ponownie. Ze mną Jacek Woźniak. W tej części chcemy Państwu w 15 minut, także to jest duże wyzwanie, przybliżyć Witam Cię, Jacku. temat związany z infrastrukturą transportową i infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Układ naszej prezentacji będzie podobny do tego, co przed chwilą było prezentowane, czyli polityka spójności, Krajowy Plan Odbudowy oraz polityka rolna. Jacku? Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jeśli mówimy o infrastrukturze komunikacyjnej, transportowej oraz ochrony środowiska, no to wiemy, że jest to tematyka znana, szanowana i bardzo lubiana przez samorządowców, taka, która, gdzie zawsze od początku, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy dostęp do tych funduszy, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. I faktem jest, że Polska odrobiła bardzo wiele takiej luki cywilizacyjnej w tym zakresie, natomiast nie zmienia to faktu, że nadal te inwestycje są bardzo, potrzebne. Zatem spójrzmy, jakie są priorytety, jakie jest oczekiwanie ze strony Komisji Europejskiej. Więc wpisuje się to w taki ogólny cel, jakim jest łączenie Europy, łączenie, poprawa spójności, poprawa dostępności, więc rzeczy takie kluczowe. I z tego punktu widzenia szczególnie transport umożliwia po prostu lepszy kontakt pomiędzy ludźmi. Jakie jest podejście Polski? Otóż w sprawozdaniu krajowym, czyli w umowie partnerstwa, zasygnalizowaliśmy nasze aktualne priorytety. Te aktualne priorytety wskazują koncentrację na czterech takich obszarach. Więc po pierwsze, jest to przeniesienie ruchu towarowego z transportu drogowego na szynowy. Po drugie, zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do transportu drogowego. Oczywiście chodzi o ruch pasażerski. Trzecia sprawa to jest zwiększenie dostępności takiej transportowej, komunikacyjnej obszarów wiejskich. Czyli widać, że jest tutaj taka intencja spójnościowa, włączająca. I czwarta sprawa, bardzo ważna dla miast, to jest nadanie faktycznego prymatu dla transportu zbiorowego w stosunku do transportu indywidualnego. I teraz ten cel Lepiej Połączona Europa jest realizowany w ramach polityki spójności, w ramach tak zwanego CP3, celu tematycznego trzeciego. Co to oznacza dla nas praktycznie? To, że występują tutaj tak zwane warunki wstępne, ex ante, czyli w przypadku Polski muszą zostać przygotowane po pierwsze na poziomie krajowym strategia rozwoju transportu i po drugie wszystkie regiony muszą również przygotować swoje plany transportowe. To nie jest taka prosta rzecz, jakby się wydawało, dlatego że te dokumenty muszą uwzględniać różne bardzo skomplikowane aspekty związane z innowacyjnością, z ochroną środowiska i tak dalej, muszą zostać upublicznione, poddane konsultacjom, przyjętym, a potem Komisja Europejska ma jeszcze 3 miesiące na to, żeby je przyjąć. W związku z czym to jest jeden z przykładów tego, że warunki ex ante mogą wydłużyć dostęp do projektu, ponieważ projekty będzie można realizować, ale nie będą to koszty kwalifikowalne. I takie dwa główne motywy interwencji, one są znane Państwu, występują już od lat, to znaczy tak, po pierwsze jest to tak zwana bazowa, szkieletowa sieć transportowa TEN-T, czyli mająca na celu integrację, łączenie naszego kontynentu jako całości. Cieszymy się, że kilka z tych tras transportowych, korytarzy transportowych przebiega przez Polskę i druga to jest zwiększenie dostępności regionów i subregionów, czyli taka poprawa dostępności w układzie lokalnym. Przekazuję Ci głos. Szanowni Państwo, to, o czym przed chwilą Jacek mówił, ma już swoje odzwierciedlenie w pierwszych projektach programów operacyjnych. Fundusz Europejski na infrastrukturę, klimat i środowisko, to, o czym wcześniej było omawiane przy zielonej transformacji,
fundusz, program związany z infrastrukturą, klimatem i środowiskiem zakłada wsparcie sektora transportu zarówno z Funduszu Spójności w zakresie chociażby budowy i przebudowy dróg właśnie w sieci TNT. W przypadku budowy nowych dróg krajowych wsparcie będzie kierowane na region przejściowy i na regiony przejściowe i lepiej rozwinięte. Ponadto w tym zakresie wsparciem będzie objęty sektor kolejowy, lotniczy, również w ramach sieci TNT. Jeżeli chodzi o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wsparcie będzie dotyczyło również budowy i przebudowy dróg w sieci kompleksowej, transport intermodalny, porty morskie, transport wodny, jak i inwestycje związane z budową dróg, ale tym razem na terenie regionów słabiej rozwiniętych. Poza siecią TNT również będzie planowane wsparcie zarówno kolei miejskich, zakup taboru kolejowego, czy też wsparcie transportu wodnego śródlądowego. Przyjrzeliśmy się również zakresowi wsparcia w ramach Polski Wschodniej. Wsparcie w tym zakresie ma wspomagać inwestycje dotyczące również ułatwieniu dostępu do sieci TNT, które będą usprawniać powiązania między regionami i subregionami na terenie Polski Wschodniej. Przede wszystkim wsparcie będzie dotyczyć budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, w tym budowy obwodnic, jak i również infrastruktury sieci kolejowej. Przyjrzeliśmy się również zakresowi wsparcia w ramach programów operacyjnych, te, które obecnie są w trakcie konsultacji. Zakres jest właściwie podobny do tego, z czym mieliśmy do czynienia w okresie 2014-2020. Czyli jak Państwo widzą, inwestycje w drogi wojewódzkie, w inteligentne systemy transportowe, zakup taboru kolejowego do przewozów o charakterze regionalnym, czy też realizacja inwestycji drogowych niezbędnych do wykonywania usług w ramach transportu zbiorowego. Szanowni Państwo, w telegraficznym skrócie chcielibyśmy przejść teraz do kwestii związanych z infrastrukturą wodno-ściekową. Jak Państwo wiecie, takim dokumentem, który na poziomie kraju reguluje realizację inwestycji w ramach tego obszaru, jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych i w tej perspektywie również będzie regulować ten obszar. Ale co ciekawe, tutaj na potrzeby dzisiejszego spotkania przywołaliśmy zapis wynikający z projektu umowy partnerstwa, że projekty, które będą dotyczyć budowy nowych systemów zaopatrzenia w wodę, mogą być realizowane jedynie na tych obszarach aglomeracji, gdzie równocześnie zostanie zapewniona gospodarka ściekowa zgodnie z wymaganiami dyrektywy unijnej. Natomiast projekty związane z ograniczaniem strat wody czy też efektywnym zarządzaniem będą mogły być realizowane niezależnie od inwestycji wynikających z KPOŚki. Jaki jest zakres wsparcia, jeżeli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową? Oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, ten obszar wchodzi w skład celu drugiego. Działania w tym zakresie będą przede wszystkim dotyczyć zapewnienia dostaw wody, dobrej jakości oczyszczania wody i oczyszczania ścieków. A także wsparciem będą objęte inwestycje związane z infrastrukturą kanalizacyjną, jak i oczyszczeniem ścieków, inwestycje związane z ograniczeniem strat wody pitnej, czy też związanych z zaopatrzeniem i wprowadzeniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Jeżeli chodzi o demarkację, no to tak jak w poprzedniej perspektywie, poziom krajowy będzie regulować, będzie dofinansowywać inwestycje dla aglomeracji powyżej 10 tysięcy RLM-ów, a w regionie dofinansowane będą inwestycje od 2 do 10 tysięcy RLM-ów. Jak wygląda ten temat w kontekście polityki rolnej? Jacku, oddaję Ci głos. Nie słychać Cię, musisz włączyć mikrofon. Już. Przepraszam, więc wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tego typu inwestycje są realizowane z pieniędzy europejskich na politykę spójności. Natomiast chciałbym skierować Państwa uwagę na dwa źródła finansowania, które może nie są takie oczywiste, natomiast wbrew pozorom mogą być dosyć atrakcyjne dla Państwa. Więc pierwsza sprawa to jest wspólna polityka rolna. Mamy bardzo świeży dokument z lipca tego roku. On oczywiście koncentruje się na rolnictwie, żywności, tej problematyce, ale proszę zwrócić uwagę, że jest też
taki komponent żywotny obszary wiejskie. I właśnie to nas potencjalnie, mam nadzieję, że nie tylko potencjalnie interesuje, ale najpierw musimy sprawdzić, czy jako beneficjenci, jako miasta, obszary podmiejskie, miejskie obszary funkcjonalne mamy uprawnienia, aby w ogóle aplikować o środki, tak? Czyli to taka dostępność formalna. I tutaj pomocą jest nam definicja obszary wiejskie, więc są to, rzecz jasna, co do zasady obszary położone poza granicami administracyjnymi miast, ale są dwa wyjątki. W przypadku właśnie tego działania infrastruktura na obszarach wiejskich, także miasta o liczbie ludności nie więcej niż 5000 mieszkańców, czyli dosyć długa lista miast, a dodatkowo w przypadku realizacji koncepcji Smart Village i inicjatywy LIDER, także obszary miast o liczbie ludności nie większej niż 20 000. Ten drugi przypadek, Smart Village i inicjatywa LIDER, są bardziej elitarne, tym niemniej jak najbardziej do wykorzystania. I teraz, proszę Państwa, jeżeli mówimy o tej infrastrukturze, to jest ona ukierunkowana generalnie na poprawę jakości życia, działalność gospodarczą. I tutaj trzy typy inwestycji. Po pierwsze, zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi, w tym retencja. Po drugie, systemy indywidualnego oczyszczania ścieków. I po trzecie, ukształtowanie przestrzeni publicznej uwzględniającej przeciwdziałanie zmianom klimatu. No to jest akurat kategoria bardzo pojemna. Być może na etapie już późniejszym zostanie doprecyzowana, ale wygląda ze względu na swoją pojemność, na taką elastyczną. Kolejna sprawa to jest to, iż w przypadku systemów indywidualnego oczyszczania ścieków pomoc może być przyznana w miejscowościach położonych poza aglomeracjami. Więc to jest również takie uelastycznienie generalnej zasady związanej z dostępnością do funduszy. Bardzo atrakcyjne warunki, do 75% kwalifikowalnych, alokacja niemal 500 000 euro. I teraz KPO, czyli Fundusz Odbudowy i Odporności, o tym już wcześniej była mowa. Tak dla przypomnienia, to jest tylko slajd pokazujący proporcje. Nas oczywiście tutaj interesuje dwa komponenty, zielona energia oraz zielona inteligentna mobilność. Oczywiście Państwo pamiętają o tym, że są dwie możliwości interwencji, pożyczkowa i grantowa, która oczywiście nas najbardziej jako samorządowców interesuje. I tutaj inwestycje wodno-kanalizacyjne są wyłącznie realizowane w części grantowej. I jest to jeden typ inwestycji związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na obszarach wiejskich. Przy czym mogą to być inwestycje na obszarach poza aglomeracjami, pod warunkiem, że nie obejmują miast powyżej 20 000 mieszkańców. Czyli widać tutaj bardzo wyraźnie intencje wprowadzenia KPO w tym zakresie jako uzupełniającej. Znaczy, mówiąc krótko, tam, gdzie fundusze europejskie nie mogą interweniować, tam może być wsparcie ze strony KPO, aczkolwiek no, trudno nie zauważyć, że to będzie podtrzymywało taką bardzo rozproszoną strukturę zabudowy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jeżeli chodzi o infrastrukturę transportową, tutaj część dotacyjna dotyczy, to jest tak zwana ciężka infrastruktura, znany świetnie Państwu program budowy 100 autostrad, inwestycje związane z zarządzaniem ruchem, projekty intermodalne, na przykład dworce, także linie kolejowe, to w ZIT-ach może być dla Państwa atrakcyjne. I część pożyczkowa. I tu jest ciekawa rzecz, na którą chciałem zwrócić Państwa uwagę, mianowicie inwestycje na rzecz kompleksowej, zielonej transformacji miast. I to są też tutaj bardzo takie elastyczne interpretowanie tego typu inwestycji. Na przykład przebudowa śródmiejskich ulic ukierunkowana na uspokojenie ruchu, wyprowadzenie ruchu z centrów miast, ochrona dla właśnie niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli mówiąc krótko, coraz bardziej popularne UNERFy, tak zwane zielone ulice, wszystko to, co uspokaja ruch i zmierza do tego, żeby zniechęcić kierowców do używania samochodów indywidualnych w centrach miast. Także drogi rowerowe, parkingi, a więc parkingi coraz bardziej popularne i potrzebne, zadrzone, także dwupoziomowe, oczywiście elementy smart city.
Więc są to rzeczy, wydaje się, obiecujące. No i na koniec tabor, tak? Tutaj szczególnie tramwaje są, myślę, że dla Państwa interesujące. Więc podsumowując, chciałem powiedzieć, że istnieje w zakresie inwestycji transportowych i kanalizacyjnych także świat poza europejską polityką spójności.